Jacek. Iga? Krzysztof. Osoby z niepełnosprawnościami są mega zaangażowane w pracę, dlatego że zdają sobie sprawę, że trudno ją znaleźć, więc jak już ją znajdą, to chcemy ją za wszelką cenę utrzymać. Osoba niepełnosprawna zamknięta w domu przestaje funkcjonować w społeczeństwie, a wychodząc do ludzi świetnie sobie zaczyna radzić. Naprawdę dużo, dużo pracy musiałam włożyć w to, żeby uwierzyć w to, że jakby wózek jest tylko dodatkiem. W pierwszej kolumnie od góry po lewej stronie mocne strony wypisujemy. Dzięki pracy osoby mogą poczuć się naprawdę w pełni sprawne i nie dostrzegać tej swojej niepełnosprawności, albo ją bardzo ograniczyć. Osoby niepełnosprawne są wtedy aktywne, mogą się realizować, mogą się spełniać. Po prostu ta praca daje ludziom z niepełnosprawnościami bardzo różnymi szczęście. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dzisiaj siadłam na wózek, ale czy tylko dla takich ludzi są te projekty przeznaczone? Nie, prowadzimy projekty dla różnych niepełnosprawności. Staramy się i osoby z niepełnosprawnością ruchową aktywizować. Staramy się, żeby tym procesem aktywizacji zawodowej były objęte również inne niepełnosprawności. Osoby niewidome, osoby niesłyszące, słabo słyszące, ale też cała rzesza osób z niepełnosprawnościami, których nie widać. Co się dzieje w czasie takiego szkolenia? Staramy się po pierwsze aktywizować i uczyć, jak szukać pracy. Szkolenia zawodowe, na przykład szkolenia komputerowe, tworzenie stron internetowych, szkolenia z grafiki. Czasami zdarzają się nawet wózki widłowe dla osób z taką lżejszą niepełnosprawnością, na przykład ruchową, albo dla osób słabosłyszących. Poza tym praktyki i staże, staże płatne. Uczestniczymy w różnych spotkaniach z pracodawcami, wychodzimy do pracodawców, zapraszamy ich do udziału w naszych projektach, uświadamiamy, jak ważne jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych i jak wiele korzyści z tym się wiąże, nie tylko ekonomicznych, ale też tych takich społecznych. Trwają warsztaty dla osób z niepełnosprawnością, ale by te osoby z tego miejsca trafiły do pracodawcy, musi być wsparcie psychologiczne. Dlaczego? Dlatego, żeby poczuły, że chcą iść do pracy, żeby były zmotywowane, czasem im tego brakuje, żeby wiedziały, jak się zachować na rozmowie kwalifikacyjnej, jak się ubrać, przygotować, żeby wiedziały, jak rozmawiać z pracodawcą, z innymi współpracownikami. Mamy od dzieciństwa, jeżeli ktoś ma wrodzoną niepełnosprawność, tak jak ja, potrzebę udowodnienia sobie i światu, jestem normalny, ja też mogę, ja też zasługuję na szacunek i tak dalej, więc to dlatego słyszę się od pracodawców, którzy już mają do czynienia z osobami z niepełnosprawnością. Ja nigdy nie miałam tak zaangażowanego pracownika jak to pani czy ten pan. Tak lojalnego, tak oddanego pracy. Pani ma ogromne wykształcenie, bo i wykształcenie wyższe, studia podyplomowe praktycznie skończone, tak. I również doświadczenia zawodowe. Gdzie pani pracowała wcześniej? Pracowałam dwukrotnie na stanowisku administracyjno-biurowym. Byłam specjalistą do spraw administracji, natomiast 3 miesiące temu zakończyłam 3-miesięczny staż zdalny na stanowisku asystentka administracyjna w gabinecie psychoterapeutycznym. Stowarzyszenie zakończyło już wiele projektów, których celem było wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Ilu osobom te prace udało się znaleźć? Myślę, że to będzie między 30 a 40%. Przy czym był to projekt, gdzie gro osób stanowiły osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ruchowej typowo. My staramy się jak najszybciej te osoby, które zgłaszają się do nas, wysyłać na otwarty rynek pracy. I to podkreślam, otwarty, czyli do
normalnych firm, nie do zakładów pracy chronionej. Mimo to, że jakby jestem aktywna zawodowo, to ja nadal pracuję nad sobą, tak? A czy jest jakiś sposób, żeby te lata pracy nad sobą zamienić w czas krótszy? Jakiś taki kurs, który, nie wiem, raz, dwa, trzy nauczy mnie, jak żyć lepiej, jak myśleć o sobie lepiej? Moim zdaniem takim kursem jest kurs, który nazywa się Spadochron. Sama przeszłam tą metodę i jakby po sobie wiem, że ona działa. Trwa 5 dni, to jest taki trochę szybki kurs wierzenia w siebie, tak? I też sprecyzowania tego, co chcemy robić w życiu. Na pierwszym etapie wyobrażamy sobie tą naszą pracę, tak? To, co chcemy robić. W kolejnych etapach też uczymy się jakby mówienia o tych naszych sukcesach. Jeszcze w międzyczasie metoda ta uczy też takiej orientacji na rynku pracy. Jak już wierzymy w swoje możliwości, to przychodzimy z ofertą pracy jakby i swojej osoby do pracodawcy, tak? Aktywizacja zawodowa, zatrudnienie jest takim ukoronowaniem całego procesu rehabilitacji. Badania prowadzone też wśród młodych osób z niepełnosprawnością, które właśnie mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia, wskazywały, że właśnie osoby z niepełnosprawnością potrzebują, same deklarują zbyt małe wsparcie specjalistów w tym zakresie. I stąd w Instytucie Pedagogiki Specjalnej mamy różne zakłady i mamy specjalistów, którzy są przygotowani do pracy ze studentami, do pracy z osobami niepełnosprawnymi, z różnymi niepełnosprawnościami. Niestety bywa też tak, że mimo wysokiego zaangażowania z powodu niepełnosprawności, która jest niezależna, pojawiają się sytuacje, kiedy ta praca jest wolniejsza na przykład, jest mniej efektywna, ale może za to jest dokładniejsza. Trzeba jakby zatrudniając podjąć decyzję, na czym nam bardziej zależy i czy w ogóle robimy to po to, żeby komuś pomóc, albo po to, żeby nasza firma była prospołeczna, bo to teraz takie modne zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, czy po to, żeby uzyskać dofinansowanie i mówiąc wprost, zarobić na tym.